Dzień dobry, to jest program Rozmawiamy. Ja nazywam się Marcin Płaszczyca, a dzisiaj moim gościem jest pan Michał Skorecki. Dzień dobry. Człowiek, który trochę namieszał w Wadowicach. Kilka miesięcy temu, nawet teraz, pojawił się pan nagle w przestrzeni publicznej. Zorganizował pan spotkanie, zorganizował pan kilka eventów. Zaproponował pan mieszkańcom dyskusję i co z tego wynikło? Mieszkańcy nie chcą dyskutować chyba, nie? Z panem. Nie, pozwolę sobie nie zgodzić się do końca z tą tezą. Rzeczywiście wszedłem w życie publiczne kilka miesięcy temu, choć de facto jestem z Wadowicami związany od urodzenia. Natomiast faktycznie zorganizowaliśmy dyskusję, bo chciałem poznać zdanie mieszkańców Wadowic na temat moim zdaniem najistotniejszych rzeczy. No przypomnijmy, o czym pan chciał z nimi dyskutować. Zaproponował pan jakby trzy tematy, trzy rozwiązania. Zaproponował pan w ogóle referendum, żebyśmy sobie zrobili w Wadowicach referendum na temat budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, budowy dużych sklepów o dużych powierzchniach handlowych i czy mamy palić węglem, czy ma być wprowadzony zakaz węgla, tak? No tak, bo i jeszcze się skończyło. Te trzy kwestie uznałem za faktycznie najistotniejsze, które bezpośrednio wpływają na życie mieszkańców i dzisiaj, a właściwie już od wielu miesięcy, dyskusja toczy się bardzo gorąca w tych tematach, również w Wadowicach. Mają również wydźwięk nie tylko tutaj lokalny, ale także bardzo regionalny, wpływający nie tylko na gminę, w ogóle praktycznie na cały powiat wadowicki i funkcjonowanie mieszkańców tutaj. Stąd też wybór akurat takich trzech palących kwestii. Co się stało? Moim zdaniem dzisiaj skończyliśmy bardzo pozytywnie, dlatego że w temacie chociażby BDI chwilę po mojej propozycji referendum Rada Gminy uchwaliła rezolucję dotyczącą... No ja byłem dosyć zdziwiony tą sytuacją, no bo nagle pojawia się Michał Skorecki, sorry, ale tak człowiek trochę znikąd, wrzuca tematy, a Rada już głosuje. No to czy pan miał kogoś w tej Radzie, żeby przedstawić tę rezolucję, żeby przeprowadzić ją przez Radę? No bo nie ma pan żadnych radnych. Był Paweł Janas, jest Paweł Janas około no tak, pana. Ale jakby jedna jaskółka wiosny nie czyni i to jest pierwsza kwestia, ale myślę, że druga jest taka, że radni są też inteligentnymi ludźmi i widzą dokładnie te potrzeby, które ja też zauważyłem tutaj funkcjonując i również rozmawiałem z mieszkańcami. No dobrze, czyli referendum w sprawie BDI, czyli co, budujemy, czy nie budujemy, czy o co chodzi? Bo tutaj jest spór w Wadowicach. Jedni uważają, że BDI, w ogóle jest spór o szlak tej BDI. Czy ona powinna iść po południowej stronie miasta, czy po północnej stronie miasta? A pan jak uważa w ogóle? Co powinno się stać z tą BDI? To czy to będzie wersja północna, czy będzie wersja południowa, moim zdaniem to już jest tak naprawdę kwestia drugorzędna. Dlaczego? Dlatego, że to jest kwestia infrastrukturalna i kwestia tak naprawdę funduszy. Wiele pozostaje poza decyzją tak naprawdę samorządów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, czy faktycznie dzisiaj taki węzeł komunikacyjny dla Wadowic i całej gminy Wadowice ma istotne znaczenie fundamentalne? Tak faktycznie ma. No to po co robić referendum? Bo tak naprawdę rozumiem, żebyśmy robili referendum, czy chcemy budowy BDI, tak? A BDI to jest ta po południowej stronie. No tak, ale jeszcze raz powtarzam, że kwestia dzisiaj najistotniejsza dla Wadowic to jest rozładowanie ogromnego ruchu i korków, które się tutaj tworzą, a BDI, bez względu na to, czy byłaby to wersja południowa czy północna, taki ruch rozładuje zdecydowanie i pomoże w ogóle usprawnić funkcjonowanie infrastruktury drogowej tutaj w gminie Wadowice. No tak, ale my od 10 lat w Wadowicach dyskutujemy o tym, gdzie my tą BDI będziemy wybudować. Czy nie uważa pan, że jest taki moment teraz, żeby jakby zamknąć tą dyskusję? Czy tym momentem miałoby być to referendum, które proponowaliście? Ja myślę, że dzisiaj takie było wstępne założenie. Dzisiaj jakby referendum
to rolę tego referendum de facto mogą przejąć wybory 21 października. Mhm. Każdy jakby z kandydatów na burmistrza będzie proponował rozwiązania dotyczące BDI, więc to de facto mieszkańcy poprzez swoje głosy wskażą, która wersja dla nich jest najbardziej korzystna. Poprzez swoje głosy na burmistrza, który będzie reprezentował to stanowisko, które im najbardziej odpowiada. I tak samo będzie w sprawie tych hipermarketów, w sprawie tego zakazu palenia węglem? Znaczy dzisiaj tak, jeżeli chodzi o kwestię hipermarketów, ten temat też się rozstrzygnął de facto, bo sama uchwała została zablokowana, jak wiemy, więc myślę, że jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby mieszkańcy jednak mieli szansę się wypowiedzieć na ten temat. Czy wypowiedzą się w formie referendum, czy wypowiedzą się, tak jak jeszcze raz powiedziałem przed chwilą, w formie zagłosowania na kandydata, który będzie reprezentował stanowisko zbieżne z ich poglądami w tym temacie, ich wybór. Natomiast jeżeli chodzi o palenie węglem, ja już też wspominałem w czasie naszego spotkania w czerwcu, że tu trzeba podejść znacznie bardziej na miękko, z tego względu, że jakby i tak wiele decyzji dotyczących palenia paliwami stałymi nie leży po stronie samorządu, a znacznie wyżej. A tak na dobrą sprawę, proponując te trzy tematy tak naprawdę, to ustawił pan, znaczy jakby rozpoczął pan trochę kampanię wyborczą, bo te tematy się pojawiają teraz w tej kampanii wyborczej w Wadowicach, kandydaci mówią o nich, pan im jakby wrzucił ten ziemniak do ogniska i teraz jest pytanie, czy bo nawet ja pisałem, że pan jest też potencjalnym kandydatem na burmistrza. No to teraz kawa na ławę, mamy dzisiaj już wrzesień, do wyborów zostało niedużo. Będzie pan kandydował, czy nie będzie pan kandydował? A dzisiaj poczyniliśmy kroki ku temu, żeby rzeczywiście rozpocząć tego typu działania. Mianowicie zarejestrowaliśmy oficjalnie komitet wyborczy. Wstępną decyzję owszem podjąłem, natomiast na pewno chcę jeszcze poznać zdanie wadowiczan, czy rzeczywiście jest przestrzeń na to, żeby pojawiła się taka osoba jak ja w środowisku politycznym de facto, która wywodzi się bezpośrednio z biznesu. Czy rzeczywiście chcą, by taka osoba, menadżer de facto z doświadczeniem mocno biznesowym, ale nie politycznym, może rządzić i zarządzać tym miastem. Niektórzy mówią, że bez jakiegoś takiego zaplecza politycznego trudno jest robić tą kampanię. No weźmy na przykład dwóch takich teraz głównych kandydatów, którzy się tam gdzieś pojawili. Nie wymieniajmy ich z nazwiska, bo to nie jest audycja wyborcza. Natomiast za nimi stoją organizacje polityczne. Partia i organizacja polityczna też taka od lewa do prawa, nie? Czy trudno jest właśnie dzisiaj namówić ludzi do takiego zaangażowania się w samorząd, czy właśnie do startowania w wyborach? No bo macie ten komitet, musicie zgłosić radnych, żeby też pan rzeczywiście wystartował też na burmistrza. Czy to jest łatwe, czy trudne? Czy ludzie się garną do tej lokalnej polityki czy samorządu? Może powiem tak, na pewno rozpoczynając jakby wszystkie te działania kilka miesięcy temu, byłem pełny entuzjazmu. I rozmawiając z różnymi przedstawicielami środowisk wadowickich, kultury, polityki, biznesu, oświaty, stwierdzałem, że rzeczywiście jest ogromna przestrzeń na to, żeby dyskutować i ogromna przestrzeń na to, żeby dawać mieszkańcom szansę wypowiedzenia się na tematy, które rzeczywiście ich bezpośrednio dotykają, które ich bolą i które chcieliby w Wadowicach zmienić. Po tym moim spotkaniu trochę nabrałem wątpliwości, bo okazało się, że ten wydźwięk nie był taki, jak się spodziewałem, ale jednak z powrotem głosy do mnie dochodzą bardzo pozytywne. Myślę, że jakby nabrałem ponownie tej pozytywnej energii do tego, żeby działać i z powrotem wrócić do
do działań takich politycznych i społecznych tutaj w Wadowicach. No bo ja też sobie tak myślę, bo to widać z odsłuchu, czy słychać z odsłuchu tak naprawdę, że Wadowice potrzebują takiego, ten rynek jakby samorządowy potrzebuje trzeciego kandydata. No to rozumiem, że pan by chciał być takim trzecim kandydatem w tym zwarciu, którym obserwujemy w tej chwili. No tak, no dzisiaj jakby ja uważam, że to, co, o czym pan powiedział, to zaplecze polityczne, partyjne i tak dalej, oczywiście może być jakimś plusem i zapewne jest, ale z drugiej strony dziś jest jednocześnie ogromnym obciążeniem. Ogromnym obciążeniem z tego względu, że no jak wiemy, trzeba mówić jednym głosem, jeżeli jest się przyporządkowanym do określonej opcji politycznej. Natomiast w momencie, kiedy mamy całkowitą niezależność, tak jak w moim przypadku, mówię takim głosem, jakim mówią jednocześnie mieszkańcy. I możemy iść wspólnie w jednym kierunku, nie zapatrując się absolutnie na instrukcje, które dostaje się gdzieś z samej góry. To jest pierwsza kwestia. Druga, uważam, że wiele osób, absolutnie nawet, które działały do tej pory w polityce, chętnie angażują się społecznie i również dostrzegają, że te mechanizmy... Spróbujmy to nazwać, bo to jest tak. Wiadomo, że kandydaci mają różne programy. Ten zbuduje most, ten zbuduje dwa mosty. To wszystko jest jasne. Drogi, kanalizacje, ale myślę, że taką podstawową rzeczą, bez której się w to wszystko właściwie nie udaje, bo to jest jakość tego, jakość narracji, jakość tego lokalnego samorządu. Dzisiaj mamy takie, no nie bójmy się tego powiedzieć, miasto gniewu. Czy jest taka część wyborców, na pewno jest, która by chciała, żeby było tak w tym domu spokojniej, nie? Bo ten, no to jest jak Paweł i Gaweł w jednym stali domku trochę, nie? Paweł na górze, Gaweł na dole. I czy pan jest w stanie zagwarantować wyborcom, że nie wiem, pan reprezentuje taką część tej społeczności, że my chcemy trochę spokoju, zgasić im to światło, żeby się pochowali do piwnicy i będziemy tutaj teraz robić porządki. Tylko bez gniewu. Tak, ja myślę, że to nawet absolutnie jakby moim celem nie jest znowu wejście w centrum wydarzeń i robienie rewolucji z pomocą przemocy emocjonalnej, słownej czy agresji słownej, absolutnie. Czy nie zamierza pan atakować tych kandydatów potencjalnych? Ja myślę, że tutaj nie zamierzam z tego względu prowadzić w tej formie kampanii w ogóle żadnych działań ani społecznych, politycznych, z bardzo prostej przyczyny, bo jak pokazała historia w wielu przypadkach, to absolutnie nie zmierza do dobrego zakończenia. Poza tym myślę, że to merytoryka broni się sama i najistotniejsze jest to, w jaki sposób chcę współpracować z mieszkańcami Wadowic, co chcemy osiągnąć, jak widzimy przyszłość, a nie walczymy między sobą dziś albo o to, co działo się wcześniej. Bo myślę, że chyba jednym z najgorszych form takiego starcia politycznego jest wypominanie przeciwnikowi, co zrobił źle. Natomiast moim zdaniem trzeba mówić o sobie, co możemy zrobić, czy co mogę zrobić dla miasta Wadowic i gminy Wadowice w ogóle. Dziś i w przyszłości, bo i tak przeszłości nie zmienimy. Dobra, to kiedy tak naprawdę dowiemy się już na 100%, czy Michał Skorecki będzie kandydatem na burmistrza i zbierze tą drużynę? Jutro, pojutrze, za tydzień? Dziś, tak jak wspomniałem, decyzja wstępna została przeze mnie podjęta w tym temacie. Natomiast istotną rzeczą jest jeszcze dzisiaj zebranie, czy dopełnienie właściwie list kandydatów, co jest wymogiem również formalnym.